Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się też, można powiedzieć, takimi bardziej mówieniem niż pracami. Mianowicie dlatego, bo byłem też trochę chory, jeszcze mam ten głos taki nie bardzo. I na dworze, wiadomo, jest zimowa aura, także nie chciałem się przeziębić gdzieś w garażu, ponieważ nie mam go ocieplanego. Także chcę tylko powiedzieć mniej więcej o zmianach w oświetleniu, czyli tak jak w poprzednich filmach mówiłem, że zdemontowałem tą centralkę, co montowaliśmy ostatnio, ponieważ chcę to troszkę bardziej profesjonalnie może zrobić, a mianowicie zakupiłem styczniki i chcę to właśnie przekaźniki, i chcę to właśnie w formie tych przekaźników głównie zrobić. Przekaźniki są to załączające, czyli można podłączyć do niej urządzenie, które będzie załączane jakimś tam włącznikiem. Tutaj mamy tak samo taką jakby ramkę uniwersalną do tych przekaźników, konektory. Oczywiście od góry będzie hermetycznie to zamknięte. Konektory takie oczkowe, bodajże tu jest centymetr na śrubę, taki można powiedzieć na bezpieczniki, też uniwersalny, no i oczywiście przełączniki. Lampę będę miał LED-owe, będą one 4, zakupiłem właśnie tego typu. Tam kolega z YouTube'a mi właśnie, Kacper, polecił je. Nawet widziałem, jak u niego świecą, także również pozdrawiam Cię, Kacper, i dzięki za polecenie. Mam nadzieję, że u mnie będzie tak samo jak u Ciebie. No, takie wydają się masywne, naprawdę kawał metalu. Zobaczymy, jak to będzie świecić. Parametry, jeżeli chodzi o parametry, dokładnie podam, jak już będę montował. Aktualnie nie pamiętam, także to jest taka część, można powiedzieć, wprowadzająca w to, co będę robił. Tam niektórzy oczywiście może znowu będą hejtować, ponieważ znowu oświetlenie. Po co ci tyle świateł? No ale ja uważam, że mi są potrzebne, ponieważ pracuję dużo w godzinach popołudniowych, właśnie jesienią też, i często się zdarza, że używam tych świateł, także to jest moja sprawa i proszę takich komentarzy nie pisać, ponieważ no, są dla mnie niepotrzebne, bo ja i tak to zrobię, także nic to nie da. Tutaj jeszcze dokupiłem taki, można powiedzieć, do peszli takie czujniki, też mi się przydadzą. Kupiłem również przewody 1,5–2,5 mm typu linka właśnie do włączenia tych elementów. Te 2,5 myślę użyć do prądowych właśnie przewodów, do tych, które będą zasilały te lampy, 1,5 do tych sterujących, czyli idących na przełącznik i do przekaźników. Także no, myślę to w ten sposób zrobić. Mam nadzieję, że to zda egzamin. Tutaj jeszcze dodatkowo, widzicie, zakupiłem takie tuniki na peszle, które też również zakupiłem. Peszle takie dodatkowe, które będę montował właśnie na całym okablowaniu ciągnika, żeby te przewody były chronione przed przetarciem, zwarciem, innymi czynnikami atmosferycznymi.
Tam niektórzy może zauważyli, pokazywałem to bodajże przed 2 odcinki chyba do tyłu, jak coś tam właśnie w garażu robiłem, to były zdemontowane już ten cały, ta skrzyneczka, którą miałem, ten centralka, ta sterownicza. Zdemontowałem dlatego, ponieważ właśnie chcę przerobić na coś takiego, jak tutaj właśnie widzicie. Ją może też wykorzystam, zobaczę, no ale na razie po prostu myślę to zrobić w ten sposób. Tam to było robione takie, można powiedzieć, na szybko. Spotkało się też z dużą krytyką, można powiedzieć, ale ja się tym nie przejmuję, ponieważ każdy robi to, co jemu pasuje i nie powinien po prostu ulegać jakimś tam naciskom innych ludzi, krytyce, bo zawsze jakiś hejt się znajdzie. A ja na przykład no, robię to, co ja uważam za słuszne. Robię często tym ciągnikiem wieczorami, popołudniami i to właśnie w porach jesiennych. Dlatego to oświetlenie, jak dla mnie, jest potrzebne. Może tam niektórzy uważają inaczej, ja uważam w ten sposób, więc darujmy sobie te dyskusje w komentarzach i mam nadzieję, że to będzie ostateczna moja wypowiedź w tym temacie. Także to właśnie planuję zrobić. Dodatkowo jeszcze mocowanie do tych lamp będę robił w postaci takiej rury, takiego można powiedzieć obramowania, rurowania wokół kabiny i dlatego będę właśnie te lampy montował, przykręcał. Także no, będzie to dodatkowa także osłona dla nich, a myślę, że będzie to też fajnie wyglądać i spełniać swoje zadanie. Także w niedalekiej przyszłości na pewno będą filmy z montażu. Może to być kilka filmów, ponieważ no, chcę to jakoś tam pokazać, jak to będę montował, robił. Także no, z tych elementów złożymy tą instalację. Jeszcze chciałem podziękować Kacprowi właśnie, który mi polecił te lampy. U niego po prostu on zamontował u siebie w swoim Ursusie C330 i z tego co widziałem, przesyłał zdjęcia, były naprawdę rewelacyjne, bo fajnie, fajna poświata i jasno, i myślę, że u mnie też to zda egzamin. Także dzięki jeszcze raz. No i co, na ten odcinek byłoby tyle. Wiem, że te odcinki ostatnio są takie, można powiedzieć, bardziej mówione niż coś robimy, no ale tak teraz widzicie, jestem przeziębiony, za bardzo chcę się oszczędzać, nie chcę jeszcze się bardziej rozchorować, dlatego robię na razie takie opisy, a w późniejszym etapie myślę to bardziej rozwinąć, czyli bardziej praktycznie. Także zapraszam na kolejne moje filmy. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i pozdrawiam wszystkich, w szczególności tych, co mam w opisie. No i zapraszam na kolejne moje filmy. Trzymajcie się.